Jakie były kampanie wyborcze prezydenta Łukasza Borowiaka? W ubiegłym tygodniu ogłosił swój start w wyborach prezydenckich. Obecny prezydent Leszna wygrywał w wyborach samorządowych, zdobywając miejsce w Radzie Miejskiej Leszna po raz pierwszy w 2006 roku i drugi w 2010 z list Platformy Obywatelskiej. Będąc radnym, startował bez powodzenia do Sejmu w 2007 roku. W 2010 roku został posłem Platformy Obywatelskiej, ponieważ ówczesny poseł Jarosław Urbaniak wygrał wybory prezydenckie w Ostrowie i zrzekł się mandatu poselskiego. W Sejmie zastąpił go Łukasz Borowiak. W wyborach do Sejmu kadencji 2011-2015 Łukasz Borowiak zdobył mandat z list PO. Jednak nie sprawował go do końca kadencji, bo w 2014 roku z powodzeniem wystartował w wyborach na prezydenta Leszna. Miał wówczas trzech kontrkandydatów, urzędującego od 1998 roku prezydenta Tomasza Malepszego, kandydata Platformy Obywatelskiej Tadeusza Pawlaczyka i kandydata PiS Adama Kośmidra. Wybory nie zostały rozstrzygnięte w pierwszej turze. Dwaj kandydaci, Łukasz Borowiak z poparciem 47,66%, 10013 głosów i Tomasz Malepszy z poparciem 35,52%, 7463 głosy, weszli do drugiej tury. Wybory wygrał Łukasz Borowiak, zdobywając 12563 głosy, czyli 63,86%. Na Tomasza Malepszego głosowało 7109 wyborców. W 2018 roku Łukasz Borowiak ponownie wystartował w wyborach prezydenckich. Miał czworo kontrkandydatów: Grażynę Banasik z SLD, Adama Kośmidra z Prawa i Sprawiedliwości, Grzegorza Rusieckiego z Platformy Obywatelskiej i Kamilę Szasner. 6 lat temu prezydent Łukasz Borowiak wygrał w pierwszej turze, zdobywając 14355 głosów. To jest 53,47% poparcia mieszkańców Leszna.